Cześć, witajcie, z tej strony Legion, Marvel Strike Force, Dark Dimension 6, 10. Nodek, drugi City. jak widzimy, jestem po pięciu atakach tutaj, takie ataki i w tym ataku już pewnie to skończymy, zostało sześć takich postaci, też nie próbowałem tutaj jak najszybciej tego zrobić, nie robiłem zbyt dużo restartów, bo i tak wiem, że sekcja legendary mnie przestawi. No i niestety, z legendarii trzeba będzie trochę pewnie poczekać. Bo też dostaliśmy wiadomość, że nowa legenda niedługo wyjdzie. I będzie potrzebować Rebirth Teamu. No i New Avengers, który był ogłoszony, więc... Huh, trzeba będzie pewnie tą legendę zdobyć, no i przede wszystkim sprawdzić Jakiego typu to jest legenda, czy jest droga, czy tania, czy możemy ją zabrać na Dark Dimension i będę pewnie Próbował tą legendę właśnie Zabrać na Dark Dimension i opatentować Kolejne tutaj dwie legendy, które Do mojej Black Cat i Nowy trafią Tutaj na pewno jest ten Thor <tort> najgorszy, więc trzeba się go pozbyć zapewne no dobra, dobijmy go. No pewnie zaraz Wii Vision wypali. Nie, ona już z ultimate zużyła wcześniej. Dobra, dobijemy tą leczarkę. Tą, co znowu rzuca barierę. Będę zachowywał skira na następną walkę w sumie, bo tu już jest w zasadzie nic się nie może wydarzyć. Na to wygląda nic co? Basic i, i jazda. No i co ważne, to mamy teraz e, tą kampanię, gdzie Pegasusy będziemy używać i tam są tajery 18 do zdobycia. No i to jest bardzo ważne podarty 6, że tam dużo tych tajerów 18 nam wpadnie. W sumie 80 tajerów 18 minioników i mamy ulepszyć tylko w zasadzie trzy postacie, bo musimy Ironmana. A pójdźmy sobie jeszcze dalej i zróbmy, skoro mamy full skład. Troszkę napocznijmy notka kolejnego. Mamy do wykorzystania Iron Mana, Darkhawka i tą nową Iron Heart. Więc trzy postacie. Musimy je na Tyre 13 zrobić, czyli to jest jakiś koszt 4 miliony na postać. Więc musimy wydać 12 milionów, żeby ulepszyć te trzy postacie i wykorzystać je w, tym, w tej kampanii. I tam jest 80. Wtedy mini-uników do zgarnięcia i to jest myślę bardzo dobry deal, bo 80 mini-uników, jeżeli. Jakby tu zarzucić nas, no, spróbujmy tak. 80 mini-uników, jeżeli sobie kupimy w sklepie za 200 tysięcy za unik, to nam wychodzi już 16 milionów. 16 milionów za te minioniki, a jak wydamy na 3 postacie, nas to wyniesie 12 milionów. Więc 4 miliony jakby dostajemy prezentu i mamy ulepszone postacie, więc to jest czysty zysk, żeby to robić. Hmm. A spróbujmy tego zarzucić. Ten nam zaraz blinda zasadzi, ale to nic. Ja też tu, a nie. Dobra, zablokujemy go. Właśnie to jest dobre w tym składzie, że mam dużo tych ability bloków. Mogę się nimi ratować co chwilę. Ale to też teraz nieważne, bo... i tak te legendy, które... są dalej, nie przystawiają, więc mnie to, mi to teraz bez różnicy na ile ataków te nody przejdę. Nie liczy się już dla mnie totalnie właśnie szybkość przejścia tego city. Ważne, że idzie progres, ale... No, nie do końca tak fajnie. No, bo trzeba będzie pauzować. Dobra, spróbujmy tego, jak Darkbista, wykończyć, bo on będzie tu znowu leczył. Dobra, Ultimate. Hmm. Dobra, dajmy tak. Teraz już Darkbist pójdzie, dobra. O, będzie blind, ale to nic, no i co mnie jeszcze boli z tymi nowymi eventami. Na Pegazusy, że oni nam dopiero w piątek dali znać, jakie nagrody będą za sześciogwiazdkowe Pegazusy kampanie. No bo wcześniej tego nie wiedzieliśmy. A jak się dowiadujemy, to już jest po ptakach, bo już nie ma szans, żeby zrobić jakąś postać na 6 gwiazdek, bo już jest, nie ma takiej oferty w sklepie, jedynie chyba te płatne. I robią nas tak w kulki: jak jesteś free to play, masz ograniczone pole manewru cały czas. I na to wychodzi, że się to nie zmieni i będą nas tak kurde trzymać cały czas. No ale co zrobić? Takie, taki żywot. No a tam w tej kampanii podobno 220 Tyre 18 milioników jest i to też. Ja bym z chęcią sięgnął moimi powerkurami po to, ale no, już jest chyba za późno dla mnie, także. No cóż no cóż, to tyle w tym odcinku z Dark Dimension. Wrócimy pewnie jak będę bliżej skończenia tego misji 11 gdzieś po pierwszym ataku 25 milionów, no to to jest jakaś jedna trzecia, no niekoniecznie, no jedna piąta może. No. Coś takiego jedna piąta z tego zeszło. Więc jeszcze 80% zostało gdzieś około. Tego noda, więc ta 5-6 strzałów to powinno też zejść. No i trzymajcie się miłego. Hej, hej.